10 kwietnia 2010 roku udaliśmy się do Holandii, do miasteczka Born. Rankiem nic nie zapowiadało tragedii, jaka niedługo miała wydarzyć się pod Smoleńskiem. Na ulicy Kempenstraat pod numerem 27 mieszka i lotuje swoimi gołębiami wspaniały hodowca Hub Hermans. Cała obszerna posiadłość Huba otoczona jest wielką ilością zieleni. Na działce zostały pobudowane gołębniki, które dają schronienie gołębiom o fantastycznych właściwościach lotowych. Znajduje się tutaj gołębnik dla wdowców, osobny gołębnik dla wdów, pomieszczenie dla gołębi rozpłodowych połączone z przestronnymi wolierami oraz pomieszczenie dla młodych ptaków. Postać Huba Hermansa znana jest wszystkim miłośnikom gołębi na całym świecie. Od wielu już lat osiąga wspaniałe sukcesy w lotach narodowych na trasach średnio- i długodystansowych. Jego gołębie spisują się rewelacyjnie w lotach. Świadczą o tym liczne nagrody, jakie w przeciągu kilkudziesięciu lat przynależności do związku udało mu się wywalczyć. Ptaki, jakie tutaj przebywają, nie dość, że są bardzo dobrze zbudowane i mają świetne oczy, to jeszcze tak wspaniale latają. W hodowli Huba prym wiodą dwa ptaki, o których musimy wspomnieć na samym początku filmu. Pierwszym z nich jest gołąb Super 015, który pochodzi z roku 1998. Jest to czystej krwi gołąb Van Loon, pochodzący z gołębnika tej Bursas Elslo. Był lotowany tylko jako młódek i po zdobyciu dwóch spektakularnych zwycięstw został przeniesiony do rozpłodu. Wydał on bardzo wiele super potomstwa. Drugim ptakiem, jaki bryluje na gołębniku w Born, jest Blue Magic. On również pochodzi z tej samej hodowli co poprzednik i również jest czystym Van Loonem. W swojej karierze lotowej zdobył pięciokrotnie pierwsze miejsca i dwa razy był drugi. W rozpłodzie spisuje się rewelacyjnie i w ciągu pięciu lat swojego życia wydał już wiele dobrego potomstwa. Hub Hermans rozpoczął hodowlę w roku 1976. Właśnie od tego czasu był już samodzielnym hodowcą gołębi. Jego pierwsze gołębie pochodziły od sąsiada, który zmarł i po tym zdarzeniu przejął całą jego hodowlę. Na samym początku mojej przygody z gołębiami pocztowymi jako młody hodowca miałem tylko te ptaki po moim zmarłym sąsiedzie i kilkanaście sztuk, które otrzymałem od moich przyjaciół. Nie były to gołębie jakichś określonych ras, pochodziły z różnych gołębników i nie przedstawiały jakiejś większej wartości. A jaką rasę gołębi masz obecnie na gołębniku? Czy posiadasz jedną czy kilka ras gołębi? Są to gołębie pochodzące głównie z roku 1982, które wówczas kupiłem od hodowcy tej Bursas Elslo i były to ptaki rasy Jansen, Van Loon i Huben. A twoje osiągnięcia w sporcie gołębiarskim? Jak one wyglądały na początku hodowli, a jak wyglądają dzisiaj? Na początku moje osiągnięcia były bardzo słabe, a właściwie od roku 1982 moje wyniki znacznie się poprawiły i zacząłem liczyć się w tym sporcie. A jak wygląda pod względem wyników ostatnie 10 lat twojej działalności hodowlanej? Mogę powiedzieć, że w ostatnich 10 latach było zupełnie dobrze. Bardzo często zajmowałem czołowe miejsca w mistrzostwach generalnych w klasyfikacji z ponad 4000 hodowców z całego okręgu Limburg. A jak wyglądają twoje gołębniki? Możesz nam o tym opowiedzieć? Obecnie posiadam 3 gołębniki. Jeden gołębnik przeznaczony jest dla gołębi rozpłodowych, a pozostałe 2 gołębniki przeznaczone są dla gołębi lotowych. Siedzą w nich 24 wdowce i 24 wdowy przeznaczone do lotów średniodystansowych, a ponadto dla utrzymania dobrego samopoczucia mam 16 wdowców, które posyłam na loty dalekie. A ile ptaków zamieszkuje twoje gołębniki w okresie zimowym? Przeciętnie do czasu nadejścia zimy w moich gołębnikach siedzi około 200 gołębi. Jacy hodowcy odnoszą sukcesy z twoimi gołębiami? Wielu hodowców z Niemiec i Holandii gra wspaniale moimi ptakami. Również nie mogę zapomnieć o Marku Ganusie z USA, który zafascynowany jest moimi ptakami. A czy w Anglii są twoje gołębie? Tak, oczywiście. Również w Anglii jest wiele gołębi z mojego gołębnika. Są to przede wszystkim gołębie z późnego lęgu, pochodzące od mojego wspaniałego Super 015 i od ptaka o imieniu Blue Magic. Czy ten Super 015 to twój najlepszy gołąb? Tak, jest to ojciec rodu mojego obecnego gołębnika.
Pochodzi on z roku 1998 i do dnia dzisiejszego mam po nim co najmniej 50 dzieci i wnuków, a wszystkie one latają wprost wyśmienicie na moim gołębniku bądź też u innych hodowców, do których teraz należą. Zdobywają dla nich wiele czołowych rezultatów, łącznie z pierwszymi miejscami konkursowymi. Również wielu hodowców z Polski posiada moje ptaki. Muszę tu wspomnieć o Piotrku Bogdanie z oddziału Jasło, okręg Rzeszów, który lotując w tandemie osiąga rewelacyjne wyniki w lotach. Jest on w posiadaniu 4 synów i 1 córki mojego Super 015. Na jego gołębniku znajduje się wiele moich wspaniałych gołębi. Wiele moich wybitnych ptaków znajduje się również w posiadaniu hodowców z oddziału Konin. Są nimi Ryszard Jarka i Andrzej Kulterman. Hub Hermans miał to szczęście, że bardzo szybko udało mu się zakupić dobre gołębie. Miał trochę szczęścia, ale jeszcze bardziej przydała się w tym jego wielka znajomość gołębi. Dobre gołębie trzeba umieć odnaleźć i poznać się na nich. W przeciągu kilkunastu lat zdobył on liczne nagrody. Prezentujemy teraz na ekranie wyniki uzyskane przez Huba w kilku ostatnich sezonach. Z racji tego, że gdy montujemy ten film, wyniki za rok 2010 są już znane, podajemy również wyniki i z tego roku. Jest to prawie nie do uwierzenia, że można osiągać takie sukcesy. Hub, zaprezentuj nam teraz swoje najlepsze gołębie i ich najważniejsze trofea. Są to zdjęcia i trofea z ostatnich 5 lat mojej działalności w sporcie gołębiarskim. Są na nich tylko gołębie, które zwyciężały w lotach konkursowych. To zdjęcie pochodzi z 2005 roku, kiedy to zdobyłem wiele pierwszych miejsc. Są tu gołębie, które w sumie zdobyły aż 11 pierwszych miejsc, z czego sam Blue Magic zwyciężał 5-krotnie. Pozostałe gołębie pokazane na tym zdjęciu zdobywały jakieś ważne zwycięstwa w lotach konkursowych na szczeblu RV i okręgu. Kolejne zdjęcie pochodzi z roku 2006, a przedstawia ono moje gołębie, które wtedy zdobyły 9 razy pierwsze miejsce w konkursie. Muszę tu dodać, że w ciągu ostatnich 5-6 lat moje gołębie zdobyły ponad 50 razy pierwsze miejsca i to zarówno w RV, jak i w okręgu, który liczy 4000 hodowców. To zdjęcie jest z ubiegłego roku 2009, w którym moje gołębie zdobyły 7 razy pierwsze miejsca, najczęściej na średnim i długim dystansie. Jest tu na przykład pierwsze miejsce z Bordeaux 834 km, z Vetreuil 423 km, z Marsylii 860 km, gdzie w kategorii narodowej mój gołąb był na 25 miejscu. Dalej, tam na górze tego zdjęcia widzimy tego wspaniałego 068, który w locie z Chateauroux zdobył pierwsze miejsce w RV i w okręgu i 39 miejsce narodowe, lecąc naprzeciwko 32 719 gołębiom. Ten 068 jako młodzik był najlepszym młodym ptakiem, a w 2008 roku zdobył tytuł gołębia asa, tak więc 3 lata pod rząd spisuje się fantastycznie. To jest nagroda, jaką otrzymałem za to, że przez ostatnie 10 lat byłem mistrzem generalnym w RV liczącym 120 członków. W mistrzostwie generalnym brane są pod uwagę wszystkie loty od 100 do 700 km. Muszę dodać, że w ciągu ostatnich 10 lat byłem nieprzerwanie w pierwszej piątce wszystkich uczestników mistrzostw generalnych w całym Limburgu, gdzie jest nas około 4000 hodowców. Ten z kolei puchar pochodzi z roku 2007, kiedy to zdobyłem tytuł 3. mistrza generalnego całego Limburga. Ta statuetka przedstawiająca gołębia w locie zdobyta została przez mojego wspaniałego 068, który w roku 2007 był najlepszym młodym gołębiem, a w roku 2008 zdobył tytuł gołębia asa na trasach średniodystansowych, zaś w 2009 roku był pierwszy z Chateauroux. Ten puchar otrzymałem w ubiegłym roku za zdobycie przeze mnie 1. miejsca w mistrzostwach generalnych w całym Limburgu. Mistrzostwa te obejmują loty na trasach od 300 do 1000 km, jest 6 lotów krótszych, 10 lotów dziennych i 5 lotów nocnych oraz 4 loty gołębi młodych, a więc w sumie 25 lotów.
To zdjęcie pochodzi jeszcze z roku 1993. Pojechałem wtedy na lot z Bordeaux, ale tylko z dwoma gołębiami. Jest to lot narodowy, zaś ja miałem tylko dwa gołębie, które miały walczyć przeciwko 6000 gołębi. I okazało się, że zdobyłem tam drugie i czwarte miejsce narodowe. To niebywałe. Zostały one wypuszczone do lotu rano o 7:30 i oto ten, którego teraz widzimy na zdjęciu, przyleciał 5 minut przed 5:30, a ten drugi 5 minut później. Obydwa te gołębie pochodzą z mojego gołębnika. Tak, to jest niewątpliwie mój największy sukces, najlepszy lot mojego życia. W zasadzie oba te gołębie to były średniodystansowce i wywodziły się z linii Van Loon, od hodowcy tej bursa. Ale potrafią one latać także na trasach liczących ponad 800 km. Ten, który był czwarty dwa tygodnie później, leciał w locie z Marsylii 860 km i proszę sobie wyobrazić, zdobył tam 21 miejsce narodowe. Tak więc odniósł zdumiewające sukcesy w ciągu zaledwie 4 tygodni. Są to więc wspaniałe gołębie, które potrafią walczyć do granic swoich możliwości. Przejdziemy teraz na zewnątrz, gdzie Hub zaprezentuje nam swoje gołębniki i siedzące w nich gołębie. Tutaj znajduje się mój gołębnik dla wdowców. Przebywa w nim około 30 ptaków. Jest tu 20 sztuk wdowców przeznaczonych do lotów średniodystansowych oraz 7 gołębi przeznaczonych do lotów dalekich. Gołębie te latają normalną metodą na wdowieństwo. Tutaj znajdują się moje gołębie dalekodystansowe. W tej chwili siedzą już od tygodnia na jajkach. Te gołębie długodystansowe rozpoczynają swoje najważniejsze loty w pierwszej dekadzie maja. Teraz mamy 10 kwietnia i siedzą one na jajkach, a potem wychowują niektóre swoje młode. Dzięki temu są bardzo przywiązane do swojego gołębnika i do swojej celki. Zarówno gołębnik, jak i cele są im bliższe, bardziej tęsknią za tym miejscem. Tak więc te ptaki muszą wychować co najmniej jednego młodzika z każdej pary. Czy w czasie sezonu lotowego pokazujesz samczykom samiczki? Powiedz nam, jak to wygląda w twoim gołębniku. Co robisz z miską lęgową? W tym gołębniku siedzą wdowcy przeznaczeni do lotów na trasach krótkich i średnich. Normalnie w ciągu tygodnia siedzą oni na zwróconych miskach. Przed wkładaniem ich do kosza podróżnego na pewno roczniakom i tym starszym, przed pierwszymi dwoma lotami obracam tą miskę i stawiam ją w normalnej pozycji i na około pół godziny pokazuję im ich partnerkę. Normalnie robię to tak, że obracam tę miskę i zamykam tę celkę tą kratą, także samiczka pozostaje w środku. Potem wpuszczam do niej samca i pozostawiam ich razem na około 15 minut. Po tym czasie wyjmuję samczyka z celi i wsadzam go do koszyka podróżnego. Tak robię kolejno ze wszystkimi wdowcami. A jak to wygląda po locie gołębi z lotu?